się kocha w każdym. Tak. To zacznijmy od tego. Plus na przykład ty mi odpisał po 10 latach. To było takie przykre. Zanim facet odpisał po 10 latach, to była niesamowita... niesamowite szczęście to było i dlatego zawsze będę pamiętać smrty. Cześć kochani, z tej strony Sylwia i Natka i witamy was na kanale Youngster Sim. W dzisiejszym odcinku mamy dla was tak zwany best friend, tak? Eli? Tak! No to co, no to dzisiaj dowiecie się czegoś tam o nas i... Paszowon. Marvel przeszkadza oczywiście. No i co, no i nie przedłużajmy, przejdźmy do filmu. Która z was jest starsza? Natka jest starsza. O 2 miesiące. Tak? Tak. No, tak mniej więcej. 1,5. Tak. Ha! Stara! Która z was ma więcej partnerów? Chodzi chyba o chłopaku. Ja miałam 3. Ja nie wiem jak liczyć, bo ja z jednej strony miałam... Ona się kocha w każdym. Tak. To zacznijmy od tego. Plus na przykład ty mi odpisał po 10 latach. To było takie przykre. Zanim facet odpisał po 10 latach, to była niesamowita... niesamowite szczęście to było i dlatego zawsze będę pamiętać smart za wicem. No to miałeś 4 w sumie. 4. No takich oficjalnych to 4. Zupełnie szczerze mówiąc, nie chcę mi się liczyć, więc wierzę ci. Która z was bardziej poświęca się drugiej? Strasznie... No w sumie tak, no tak. No. Natka przecież pracuje ze mną. Nie? I mojemu życiu, więc to nie jest trudne. Natka się bardziej poświęca. Która częściej zaprasza na wyjścia? W sensie, że... A jakby... czekaj. Właśnie, czy robi tutaj na przykład, żeby wszyscy przychodzili? Nie, no, ze znajomymi, czy... No bo... Czy ja... sobie nawzajem? Chyba ze znajomymi, powiedzmy, że ze znajomymi. No bo ja nie jestem taka społeczna, że na przykład piszę do wszystkich znajomych, żeby proponować, ej, słuchajcie, idziemy tu i tu, tu. Ja? To ja. Nie, ja mam, tak, to jest Natka. Ja, słuchajcie, chcecie przyjść do mnie dzisiaj? Chyba robię tak, żeby nie wychodzić i żeby do niej przychodzić. Tak. No. A ja lubię wyjść. No, więc no chyba ja, chyba, bo o to chodziło, więc chyba ja. Która z was więcej je? Ja. Ona nie spożywa. Która z was lepiej tańczy? Ty, 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 20 punktów! Ty, 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 ty. Dobra. Która z was więcej poświęca czasu pieskom? Moje nie, bo to są jej pieski. Która z częściej sprząta mieszkanie? Ja wcale. Totalnie ja, cały czas. Która była lepszą uczennicą? Chyba ty. Chyba ja, chyba mi się tak wydaje. Bo ja zaczęłam się uczyć dopiero w klasie maturalnej. To ja. Która ma więcej tatuaży? Ja mam, ja nawet nie wiem ile mam. Ostatnio fani liczyli coś, że typu 16 mam i totalnie im nie wierzę, bo ja nie wyglądam jak człowiek, który ma 16 tatuaży. To już chyba po mnie bardziej widać, bo ja mam większe. Która lepiej jeździ autem? Ja jeżdżę. Natka super jeździ, Natka jest super driver. Ja jeżdżę po tacie i po mamie mam. Super jeździ Natka, w sensie nie, że ja źle jeżdżę, bo jeżdżę też super, ale Natka bardziej w ogóle lubi. Która częściej robi głupoty, popełnia błędy? Hi! Hi! Ja popełniam głupoty częściej. Cały czas. Każdego dnia, dzisiaj nawet pewnie coś się już zdarzyło, więc... Która z was częściej podrywa chłopców? Lipka. Hi! Tutaj siedzi na tym, dlatego to właśnie. To ja. Ja przychodzę do domu, a tutaj... Cześć tu Antek, cześć tu... Kacper jakiś, nie wiem. No jeszcze więcej imion powiedz, stawić zostały. Nie ma Kacpra. Żadnego. Kacpra rzeczywiście nie. Nie no, ja, to jest dla mnie forma takiej po prostu. Ja jestem miła i sympatyczna zawsze. Sympatyczna. To przykro. Ale nie jestem gotowa na związek i każdy to wie. Która jest większą realistką? Żadna.
Nie wiem. Nie wiem, no chyba jesteśmy takie, bardziej takie. Jesteśmy takie konkretne bardzo. No. Takie, co będzie, to tak będzie. Nie bierzemy jakoś ślepo w coś. Ani nie jesteśmy pesymistami. Tak, obie. Która więcej podróżowała po świecie? No nie wiem, bo ja w sumie podróżowałam, jak byłam mała często i ty teraz podróżowałaś, więc myślę, że tak po połowie. Możliwe, nie wiem, ja podróżowałam. No, ty czyli później dopiero zaczęłaś. No ale no, ja w sumie od 12 roku życia zaczęłam podróżować. No. No, ale ja z rodzicami tam jeździłam jakieś tam, więc jakby... Teraz nie mamy czasu, ale jak ta jest gwiazda mi się skończy, tak, to wywalam gdzieś na wakacje. Która jest większą imprezowiczką? Ja dzisiaj idę. Ja nie. Ja nie. Ja jestem nią, to ja prawda. Która zna więcej języków? Ja znam. Czy? No. Ja znam ja czy. Znam dwa i pół. Miałam sobie czy, ale mi nie wyszło. Która z was robi dla drugiej części prezentu? No chyba ty. Chyba ja ostatnio położyłam tak żelki. Ale tak se, tak jest pośrodkowane. Tak. Jak coś gdzieś idziemy, to zawsze coś tam się kupi. Tu kawusie, tam kawusie, tu ciasteczko. O, proszę, przyniosłam ci Enerbola. Tak, tak, więc to jest takie. Było pytanie, kto z nas jest silniejszy w walce na rękę? Strasznie nie chce nam się walczyć, bo wiesz, bo jesteśmy przeciwko rywalizacji, przeciwko walce. Jesteśmy tymi. My Fame MMA? Nie. Myślę, że Natka mimo wszystko by była silniejsza i tak na tą rękę. Nie chce nam się walczyć teraz. Nie, bardzo. Musimy iść robić rzeczy. Musimy iść dalej pracować, słuchajcie. Wiecie, nie jest Także łatwo. Fajnie było. Wczoraj był odcinek Tańca z Gwiazdami. Za chwilę... Mamy wolne, więc odrabiamy wszystko. Wszystko inne, w sensie nie mamy wolnego totalnie, bo musimy wszystko zrobić. Więc dziękujemy wam Jedziemy za oglądanie od tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co? Subskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Wbijajcie do nas na Instagramy Sylwia Jepka Podłoga Music wieczorowo. No i co? Widzimy się w następnym jakimś filmie. Tak. I oglądajcie kolejne odcinki. Aaaa!